jest mądrości duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny i tak dalej, i tak dalej. Autor wymienia 21 przymiotów Boga. 21, czy to przypadek? Nie wydaje się. To jest 3 razy 7, czyli taka pełnia doskonałości. To są liczby, które Biblia bardzo lubi. I z tą pełnią doskonałości zostaje skojarzona opatrzność Boża. Opatrzność to jest duży temat, za duży na takie krótkie rozważanie, więc wróćmy na chwilę do tych przymiotów Boga. I tutaj 2 razy pojawia się, że Duch Boży miłuje. Miłuje dobro i miłuje ludzi. Opatrzność Boża, i to może być klucz do rozumienia opatrzności Bożej, opatrzność Boża bierze się z miłości do dobra i z miłości do ludzi. Pan Bóg wszystkim kieruje w ten sposób, aby nam pokazywać swoją miłość, aby nas wyprowadzać z tego wszystkiego, co w jakiś sposób być może od Niego nas oddala. Dlatego prośmy dobrego Boga o oczy otwarte, abyśmy potrafili i byśmy współpracowali z Bożą opatrznością, która chce naszego dobra. Faryzeusze zadają Jezusowi pytanie: kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Nauczasz o Nim, tyle o Nim opowiadasz, zapowiadasz je. No więc kiedy ono nadejdzie? Kiedy je wreszcie zobaczymy? I Pan Jezus, odpowiadając im na to pytanie, nie wchodzi w ich tok myślenia. Nie odpowiada na to pytanie kiedy, ale próbuje im pokazać, że mówiąc i myśląc o Królestwie Bożym, muszą się uwolnić od myślenia o Nim w ziemskich kategoriach. Królestwo Boże to nie jest kwestia zmiany ustroju, to nie jest kwestia zmiany jakiegoś porządku społecznego. To nie jest coś, co przyjdzie z zewnątrz, co zostanie nam narzucone. To nie jest kwestia innego władcy, który będzie panował i będzie panował po prostu lepiej. Królestwo Boże to jest coś, co każdy z nas nosi w sobie. Zostaliśmy stworzeni na obraz Pana Boga i to Królestwo już w nas jest. Ale można o nim powiedzieć, że ono już jest i jeszcze nie jest. Ponieważ Królestwo Boże stanie się w pełni faktem wtedy, kiedy odzyskamy także nasze pełne podobieństwo do Pana Boga. Ono stanie się faktem w nas i pomiędzy nami, kiedy zwrócimy się do swojego wnętrza i pozwolimy na to, aby to, co Pan Bóg w nas już zapoczątkował, rozkwitło w pełni.